Siemanko gołąbeczki, 5.03, pół stopnia, czyli jest troszkę na plusie. Nie trzeba było skrobać szyb dziś. Niedziela, wstałem o godzinie 2 raz, pokręciłem się za stołem. No i co myślę, a może by tak do Łomży pojechał? Już miałem nigdzie nie jeździć, ale jakoś ciągnie mnie na to Łomże. Zobaczymy. Jedziemy. Może jakiś samczyków, jaśniaków się jeszcze kupi. Do pary. Lecimy. Aż przeskoczyło przed chwilą. 6.00 Łomża, minus 1. O, taki plac wielki. I powiem wam, że jest zimno, wieje strasznie. Lokalizacja to jest Aleja Legionu 143. Łototo. To dwie deszki pantowskie. Dobra, trzeba coś nagrać, bo... Taka Polska święta. Ten siweczek taki? Dwie deszki. Siweczkę, czekaj, muszę to odprawić. A tych zakonników para? Para. Jaka cena? Stówkę. Ja nie wiem, czy on ostatnio nie wiemy na tym. A ma krzywy dziób. To jest ciekawy napis. Stówkę. Żałobniczki stówkę. Co to? Co to? Bolesny. Bardzo dobre. To czerwone? Ale one są czerwone, czerwone. Jaka cena ich? Stówce na szkodzie. Fajne. Jaki kolor? A te szymlowate? Też paska jest. I jaka cena? Też. Tutaj w tych siwych to jest dwie samiczki. I cenowe jak? Też. Wszystko po sztówce. Wszystko po sztówce. O Boże, jedyne wyloty, zobacz, kurwa, może jest. Wylociaczki. Ale malutkie. Czekaj, gdzie ten dereś? Tu jest dereś. Nie pytam się o cenę nawet. Ta, zobacz, jaka jest, kurczaczki, ja pierdzielę. To są wylotki dwie. No widzę. To do sprzedania będzie kiedyś? W niedzielę na Halinowie. No ale fajne krymeczki. Sześć stówek. To młode są chyba, co? Takie? Młode mają. Później jeszcze jest. To samice są? Nie, to jest. Para? Tak. 600 zł za parę? No. No kurwa, 1000 chcę za auto. No ja wiem, za stalowego. Zaraz kogoś podeślę tutaj. Klienta przyprowadziłem i co panie? Płatne? Młode, zobacz, jeszcze oni nie z... dobrze nie... O, widzisz. No bo to choroba jest, panie, a nie. Panie, kurwa, choroba. Normalne. Choroba to tego wiem. Choroba to jest my i wszyscy, wszyscy ludzie tutaj dookoła. Nie ma choroby. No jakie nie? Taki, ale nie ma właściciela tej gołębi. Chyba Grajewskie. Pana te gołąbki? Jaka cena? 200 zł. 500, kurwa. Szariki, co to jest zaraz? Szariki. Młodziutkie. Odszedł właściciel. A stara? Co wy tu przywieźliście, panowie? To tu chyba kupione, co? Ale tam nic nie sprzedaje, a tu jeszcze coś. Tu ma pan żółte takie, po 25 zł.
samiczki dwie. Może wezmę je później. Ale których pan chce? Czerwony? Tak. 120 dolarów. Cała para. Co to za rasa jest? To kac, tylko córko, a to wołożańskie. A te wołożańskie po ile? To wszystkie samce są. Aha. A w jakiej cenie te samce? W jakiej cenie samczyki? 80 zł. 80 zł. No, czerwone, fajne. Te czerwone 250, a żółte 300 zł. Ale 3-4 lata temu. No. Zadychę? Zadychę. Po lata? Co chcesz? Zadychę? Przyjdę później, bo ja mam samochód daleko. Sokoły to co ty? Tygrys. W jakiej cenie te tygrysy? 50. Po 5 dyszek. 330. A takich tych? Było nie. A te żółte? Ile tych takich bliższych? No. Ile te żółte? Te żółte tygryski? Jaka coś? 80? A. Do którego? Do internetu. 200-300 zł za sztukę tego. Ciekawy jest. Po ile Budapeszty? 70-80 zł. 70-80, dobrze. A dereszki? Po stówce. No więcej, żeby było puści z czego. Nie, z czego. Dobre przyniki oglądam twoje. W jakiej cenie? Te żółte? A te czarne? To samo. To samo. Dobre ptaki. Nie ma żadnego baru takiego. A u ciebie po ile te żółte? 240 cen. Jaka to jest rasa? To są szariki? Nie? Szariki. Szariki. Szary, korwik jakiś, to może nazwać. 240. Tu już się coś ślizowasz. A ty jaśniaczki po ile masz? No to, to nie, nie moje, nie powiem. Aha. Dresiu i Budapesztów jest sporo dzisiaj. Cyk. Czerwone 200. Belgijak. Dawaj. No to. Kurwa, te są ciekawe. Rzeszowskie. Te żółte? W jakiej cenie te żółte? 8 dni. Znaczy nie, za te mili, te mlimasy? No. 60 zł sztuka. 8 dni te pustowe. Tu są ciekawe kolory. Andaluzy. Andaluzy. A one ładnie chodzą. W jakiej cenie takie? 4 dychy sztuka. Młode takich nakupić, młody, bo stary. No, no tak to pójdzie. No. Pan w samochodzie, bo zimno, nie wychodzi. Zobacz Sebastian, takie są malutkie. Ale nie wiem ceny jaka jest. Żołobniki. Nie ma właścicielu przy klatce, kurwa. Ja z Wyszkowa jestem, także... O, jak się ładnie skuliły, co? To są te malutkie? Nie, jakie... to z dużych. A, z dużych będzie. A tu jest, tu są rodziczki, tak? Jaka cena? Tych dużych? 80. A te malutkie? 20. Po 20. Szwagierkę chciała. Takie niespotykane. Grzywacze? Tak. W jakiej cenie? Pod dwie dyszki? Ktoś się pytał o żółte, ale kto to się pytał mnie? O, tu są te, czekaj. A te? A, mają boczki takie. Sroczki. W jakiej cenie taka sroczka? Po 5 dychy. Tak, samicy kolega szuka, ale widzę, że to są jasne. Ale nie ma właściciela. Budki są nawet...
Stówę do oddania. Samiczka, groszek. Cześć. Cześć. A to jasne? Samica. Też samica. Jaka cena? Proszę? Jaka cena? Też stówę do oddania. No to fajne. To jasne, ile kosztuje? Tu nie mogę. Żołobny czy? Nie, to o to, 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 to. 60. To samiec? 60 zł. Dobra, daruję srebrnia, kurwa, Łomżyński. Ładnie taki biały. No niespotykany. Jak biała, to brzmi na niezielę. Białolice. Krasuna nie chcesz, kurwa? Nie. 800 para kosztuje. Wołożańskie te czerwone? Tak. Jaka cena? Jaka cena? 70 zł. To jest para, tak? Nie, za sztukę. Za sztukę 70 zł. W jakiej cenie ten dereś? Ten? To jest parze, para 180 zł. 180 zł. To kolegi, czy on tyle sparzył, czy nie. Aha. Tu jak zawsze jest ciekawie uczany. Ile? 70. Młode już ludzie mają, zobaczcie, 2024. Siwy. Wejświat. Jarząbaty. 25. Na białych pleckach. W jakiej cenie taki młody? Luksus. 2 za 30 zł. O kurwa. Może by przywiózł? Samiec? No, ja, ale on tu za okiem, kurwa. A, za okiem coś ma. Nie wiem, czy to on, kurwa, ornitorze ma, czy... Aha. Czy dziobnięty. A żałobniczka, samiczka? Tak. Jaka cena jej? Jaka cena? 60. A ty Budapeszty? A to ja ich kupię. No i tam ja się nic nie zwiększę. Chodzę sam dalej, nie? Para i samczyk. A pana te kosztowe? Moje. To jest samczyk biały. Jaka to cena? Można go zobaczyć? Proszę sam. Po prostu cena to mało jasny. Nie wie pan, w jakiej cenie te żałobniki? Nie. Maściuchy? Nie. Maściuchy. Wywrotki. Wywrotki. Zawsze się mylę. Jaka cena? 500. Para, tak? Tak. Po ile to jasne? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki. A samiec jakiś tu jest? Dwa samczyki. Te większe takie. Tak. Po dwie dyszki. Czekaj, zaraz ci... O, pokaż mi się tu. Żałobnik. Ten żałobnik ile kosztuje? 20. Samczyk. Para. Złapać tego żołobnego? Na razie nie. Mogę numer telefonu podać? Nie. Nie. Do sprzedaży. Idź ty kurwa. 120 darku, samiczka, zobacz. Takiego żołobnika sobie kupiłem. I kończę nagranie z targu w Łomży. Ciasno troszkę, chyba nie wejdę. No nie wejdę, kurwa. Na szczęście z tej strony mogłem wejść, bo tutaj kurwa ja nie wiem. Nie wiem co bym zrobił, bym musiał chyba go wypchnąć, bo samochód nie zamknięty. 8.27. Targ, no dosyć tam ciekawy. Na pewno by ktoś sobie jasnych tam jakichś droższych takich kupił. Tam kolega te wyloty miał takie fajne, tam on tam wyrwał z samego rana paręnaście sztuk, chyba z 15 tam ich miał. Ciekawe, będą w Halinowie za tydzień prawdopodobnie.
Mam żeńskie wyloty, nawet tam chyba były dwie wylotki. Ja sobie kupiłem przysmaki jakieś. Podlaskę. Zobaczymy, jak smakuje kiełbaska od nich. No i ruszam do Domciu. Zakup to żałobnik i dwa ciemne dostałem od kolegi. Na puszczenie na obcego. Zobaczcie, 9:20 i już pod blokiem. Piękna trasa. No i godzina 16:00 z tego, jak to się nazywa, z Łomży przywiozłem żałobnika samca. Może wrzucę mu zaraz samiczki, tu mam dwie takie. Tą koroniatą mam i zwykłą taką. I tak zrobię. Może z którąś się zaparzy, nie wiem, czy wam pokazywałem tego samca. Chyba nie, bo dzisiaj miałem trochę taki szalony dzień. O, tu się ciemne jedne sparzyły. Ten to się parzy i z młodą, i ze starą. Ten koroniatę. On się parzy z tą i z tą czarną. Byłem, rzuciłem te żałobniczki tam na górę, mówię, pokażę wam tego żałobnika. A ja go na górze znaleźć nie mogę. Ale na pewno go tam wrzuciłem, gdzieś siedzi. Schował się przerażony. O. A tutaj zobaczcie, mi się za dzioby łapią jedna para młoda. Trzymałem je, nie mogłem ich sparzyć, a wrzuciłem tutaj. O, na ten gołębnik i się same znalazły. Po młody samczyk grucha. Dzisiaj chciałem samców kupić. Były po 4 dychy. Ale mówię, bo tam taki jest dziwny targ, że tam późno ludzie przychodzą. I może coś doniosą, no ale nie udało się. Nie donieśli. Bardzo dużo deresiów było. Bardzo dużo Budapesztu było. Żałobników było dużo też. Łomżyńskich takich. Coś tam się nagrało, to zobaczycie sobie na filmie. Ja zaraz się zbieram już do domu, jutro do roboty wracam. Także wszystko wraca do normy. To jak się wypuści, to tu będzie wesolutko. Perłowy się z jasną grochowatą wylotką zaparzył. I niech już tak będzie, bo już nie mam do nich siły. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich dzisiaj napotkanych znajomych, że tak powiem. Trzymajcie się i do następnego razu. Teraz będzie troszkę więcej czasu dla gołębi, bo działka odpoczywa. Cześć!